Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie. Właśnie tutaj w plenerze, za mną akurat tutaj niedaleko las. Temperatura bliska zeru, więc dosyć chłodno, no ale też nie ma czego się tutaj, jeżeli chodzi o temperaturę, spodziewać, ponieważ no taka już pora roku. Chciałem Was, kochani, zaprosić dzisiaj do wysłuchania paru takich ważnych, myślę, słów, które mam Wam do przekazania. Jednakże na początku, oczywiście zgodnie tutaj z taką tradycją na kanale, prosiłbym Was o to, abyśmy wysłali miłość wszystkim potrzebującym na całym świecie, wszystkim cierpiącym, wszystkim, którzy doświadczają działań wojennych, którzy doświadczają różnych kataklizmów. Więc bardzo Was proszę, żebyście teraz wpisali w komentarzu pod tym nagraniem słowo miłość. I jak będziecie wpisywać to słowo, czy też chwilę po, żebyście poczuli, jak ta miłość od Was wypływa i płynie do całego świata. Możecie też nawet zamknąć oczy i w myślach powiedzieć: kocham Cię do całego świata, kocham Was wszyscy ludzie. Ale powiedzieć to z takim uczuciem ciepła, z takim uczuciem radości i wyobrazić sobie, że jesteście blisko z tymi wszystkimi, którzy tej miłości potrzebują. Bardzo Was o to, kochani, teraz proszę. Spotykamy się dzisiaj kolejny raz. Staram się te nagrania tutaj w miarę sukcesywnie wrzucać. Jednakże też jest kanał Prorok Ostatnich Czasów na YouTubie, który także prowadzę i na którym to umieszczam przesłania różne z nieba. Jest pewien zbiór przesłań dotyczący w szczególności Polski, a raczej wydarzenia, które ma, jakby ma niebawem, ale już ono się realizuje. I one ma związek z Polską. Jeżeli jesteście ciekawi, o co chodzi, to oczywiście zapraszam na kanał Prorok Ostatnich Czasów i tam publikuję takie przesłania. Na tym kanale nie będę raczej publikował przesłań jakichkolwiek w najbliższym czasie. Tym bardziej, no nie planuję po prostu. Chciałbym tutaj umieszczać bardziej takie słowa od siebie, które mi się pojawiają, gdzie ja odczuwam taką obecność Bożą, czuję taki przekaz, aby Wam tutaj go dawać. Już kiedyś miałem tak nagrywać tutaj na tym kanale te odcinki. Nie zawsze się to udawało, mało konsekwencji, może mało jakiegoś wytrwania w tym, żeby to w taki sposób tutaj przedstawiać, ale jak widzicie, od parunastu dni, czy paru tygodni nawet, no staram się umieszczać takie przesłania. I to jest w takiej formie właśnie przesłań z mojej strony tutaj właśnie do Was. W ostatnich odcinkach wrzuciłem parę takich linków. To było chyba w dwóch albo trzech nagraniach. I gdzie prosiłem Was, żebyście wysłuchali tych takich piosenek, które zawierają bardzo ważne prawdy życiowe, które zawierają przepiękne słowa. Słowa, które wielokrotnie, gdzie taki, jak to powiedzieć, autor tekstu piosenki, powiedzmy, czuje natchnienie Boże i to w wielu wierszach, wielu piosenkach, wielu różnych nawet filmach są zawarte takie piękne przesłania, wskazówki do tego, jak żyć. Oglądałem w ostatnich dniach film. Jest to film z 2013 roku. Być może wielu z Was go oglądało. Film się nazywa Czas na miłość. On jest z 2013, tak mi się wydaje. Bardzo fajny film o tym, gdzie pewien chłopak ma taką możliwość cofania się w czasie i jakby odkręcania pewnych rzeczy życiowych, które poszły nie tak i co skłania go do po prostu takich głębszych relacji z innymi ludźmi, bardziej przemyślenia tego, jakich wyborów on dokonuje, aż historia tego filmu się kończy na tym, że po prostu on już rezygnuje z tych podróży w czasie, bardziej do cofania się i żyje każdym dniem, traktując każdy dzień jak cud. I to jest przepiękny film. Film ten możecie obejrzeć, jeżeli ktoś go nie ma, jakby nie ma
no nie ma takiej możliwości, gdzieś nie ma takiego tego filmu gdzieś w domu, mogę tak to powiedzieć, to na stronie CDA filmy, na, jak piszecie w internecie CDA filmy, to tam w wyszukiwarce ten film można odnaleźć i można obejrzeć. On trwa 2 godziny i jest to przepiękny film, wspaniały film, gorąco, gorąco polecam każdemu, aby go po prostu obejrzał. Film o miłości, o przesłaniu, o decyzjach, jakie my po prostu podejmujemy w każdym dniu i jak te decyzje wpływają na cały wszechświat, który nas otacza. Przepiękny film, polecam obejrzeć. I co jakbym chciał tutaj wam powiedzieć? Być może, o, zrobimy tak. Ja postaram się, żeby wam ułatwić sprawę, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to umieszczę ten link do tego filmu w opisie tego nagrania. Jak również umieszczę link do pewnego teledysku na YouTubie. Ja sobie przygotowałem tutaj pewną kartkę i zapisałem sobie tekst pewnej piosenki, w której to Bóg mówi wam o tym, abyście cieszyli się małymi rzeczami w życiu, abyście się cieszyli takimi wręcz czasami błahymi czynnościami, sytuacjami życiowymi, które nas spotykają, a które mają niezwykle wielkie jakby znaczenie w życiu każdego człowieka, gdzie życie po prostu jest cudem. I ja umieszczę link do teledysku też pod tym nagraniem, abyście sobie mogli odsłuchać, ale spisałem sobie tekst i chciałbym wam tutaj tylko pokrótce odczytać. To jest bardzo ważne przesłanie życiowe dla każdego człowieka. Tytuł nazywa się Małe Szczęścia, utwór Robert Jansson i Various Monks. I tutaj w skrócie tekst. Póki radość jest w nas, słońca dłoń gładzi twarz. Warto żyć, warto śnić, warto być. Póki wciąż śpiewa ptak, rzeka ma źródła smak. Warto śmiać, cieszyć się, warto kochać. Gdzieś w każdym z nas jest dziecka ślad, małe szczęścia i ich smak. Póki śmiech tłumi łzy cieszą nas zwykłe dni. Warto żyć, warto śnić, warto być. Póki wciąż mamy sny, krąży w nas czerwień krwi. Warto śmiać, cieszyć się, warto kochać. Gdzieś w każdym z nas jest dziecka ślad, małe szczęścia i ich smak. Póki radość jest w nas, póki wciąż śpiewa ptak, warto żyć, warto śnić, warto być. Póki śmiech tłumi łzy, póki wciąż mamy sny. Warto śmiać, cieszyć się, warto kochać. Póki wciąż mamy sny, póki ja, póki ty. Fajnie to słuchać w piosence i to jest Boże przesłanie dla was wszystkich. Z taką wiadomością, aby po prostu doceniać te małe chwile w życiu, aby szanować każdą chwilę, traktować ją jako cud. I póki w nas, tu jest to zawarte, tu jest takie jedno zdanie, krąży w nas czerwień krwi, póki właśnie mamy to życie tutaj, póki mamy to życie, póki jesteśmy tutaj jako duch, jako dusza w ciele, to mamy szansę jakby... mamy szansę doświadczać tego życia w pełni w tym świecie fizycznym. I to jest niezwykłe, to jest cudowne, to jest wspaniałe, ale naprawdę bardzo ważne są takie małe rzeczy, które potrafimy doceniać, z których możemy czerpać radość i za które powinniśmy dziękować Bogu. I naprawdę warto doceniać każdą chwilę naszego życia, kochani. Każdą chwilę, każde naprawdę najmniejsze takie rzeczy. A naprawdę żyjemy w przepięknym świecie, mamy ogromne możliwości, chociaż z drugiej strony jakbyśmy spojrzeli na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w innych krajach, to możemy z jednej strony powiedzieć, że ten kraj jakby jest jak taka tykająca bomba, jeżeli chodzi o te konflikty wojenne, gdzie ta wojna ma, zapowiadana wojna ma nastąpić, gdzie jest to czas ucisku i tak dalej. To owszem, jest to czas trudny na pewno, ale zobaczcie, jakie my i tak mamy możliwości. Jakie możliwości ma każdy człowiek. Są kraje w Afryce, kraje w bardzo biednych, czy nawet weźmiemy, nie wiem, Wenezuelę, weźmiemy te właśnie afrykańskie kraje, czy przeróżne inne, które naprawdę, gdzie
dzieci nie mają po prostu nawet szkół, nie mogą do szkół chodzić, nie mają nawet zeszytu, nie mają długopisa, żeby w nim po prostu się uczyć, żeby w nim pisać. Gdzie żeby sobie kupić samochód, gdzie żeby sobie kupić rower chociaż. Dzieci się bawią gdzieś na polach, tylko tocząc różne takie kółka patykiem, a my praktycznie za najniższą krajową, nawet jeżeli ktoś zarobi, powiedzmy, 2-3 tysiące złotych, to jeżeli wejdziemy sobie na OLX, to za te 2-3 tysiące złotych, powiedzmy 3, tak? To spokojnie można kupić motorower, tańszy motocykl, a nawet spokojnie samochód do jeżdżenia, który nam starczy na chociażby takie dojazdy do pracy. I tutaj niech nikt nie wymyśla, że nie idzie, że się nie da. No jak się nie da, jak się da. Ja rozumiem, że są wysokie ceny, mieszkań, ceny produktów żywnościowych i tak dalej, ale naprawdę żyjemy w bardzo bogatym kraju i możemy sobie pozwolić, tak powiedziałem, może za jedną wypłatę można kupić, podam wam tylko przykład, można kupić skutera, można kupić albo motocykl, albo można kupić samochód takim, ja nie mówię, że to jest samochód nowy i tak dalej, tak? Ale można kupić samochód za, taki samochód jest pełno i tego ludzie nie chcą nawet, za 2-3 tysiące złotych, którym będziecie mogli spokojnie jeździć do pracy, czy to nawet może być nawet samochód z silnikiem diesla, czy też z gazem, nie ma problemu. Za taką wypłatę możecie kupić pralkę i telewizor na przykład, co gdzieś w takim afrykańskim kraju, gdzie naprawdę dzieci głodują, nie ma szkół, nie ma szpitali, nie ma czegoś takiego, że teraz zdarzy się wypadek na drodze i praktycznie za 5-10 minut mamy karetkę pogotowia, która zabierze nas do ciepłego szpitala, gdzie dostaniemy pomoc medyczną i tak dalej. Tam takiego czegoś nie ma po prostu. Tam ludzie, masa ludzi bez pracy, bo tam w ogóle nawet zakładów pracy nie ma i tak dalej. A zobaczcie, ile po prostu, ja nie mówię, że ofert pracy jest multum u nas za nie wiadomo jakie pieniądze, ale jeżeli komuś zależy, żeby pracować, to jest bardzo zapotrzebowanie po prostu na osoby gdzieś do przemysłu, do usług, do przeróżnych branż. Jeżeli ktoś będzie chciał pracować, to pracę na 100% znajdzie. Więc żyjemy naprawdę w bardzo bogatym kraju. Mamy ogromne możliwości. Mamy pełno wiedzy, która jest dostępna za darmo w internecie. Ale trzeba to, kochani, też doceniać. Trzeba doceniać i widzieć po prostu to, że mamy te możliwości. I jeżeli nawet, jak to mam powiedzieć, spotykają nas małe takie rzeczy w ciągu dnia, warto na nie zwracać uwagę, warto doceniać, nawet kontakt z innym człowiekiem, warto się uśmiechać, warto nieść tą miłość i warto szanować wszystko, co nas otacza, jeżeli chodzi o naturę, jeżeli chodzi o zwierzęta, jeżeli nawet chodzi o takie rzeczy codziennego użytku, które mamy, to wszystko po prostu szanować, doceniać i traktować z miłością. To jest, kochani, bardzo ważne. I cały czas żyć takim przeświadczeniem, że żyjemy naprawdę we wspaniałej krainie, pełnej miłości, pełnej wielkiego braterstwa i to się, kochani, zrealizuje. Tylko należy żyć w taki sposób, że to się już spełnia. Jeżeli macie jakieś marzenia, to żyjcie nimi, że one już zostały spełnione i dziękujcie za to Bogu. A naprawdę to wszystko będzie się realizować bardzo, bardzo szybko w waszym życiu. Ja, kochani, wam dziękuję tutaj za obecność. Jeżeli widzicie jakąś wartość w tych nagraniach, które tu wam przekazuję, które są ogólnodostępne, to możecie, jeżeli ktoś by chciał wesprzeć kanał, czy też wesprzeć organizację pomocy humanitarnej. Wszelkie informacje, jak można pomóc, znajdziecie na końcu tego nagrania, jak również w jego opisie. Bóg zapłać za wszelkie ofiary, za wszelką pomoc, za wszelkie okazane serce. Ja wam, kochani, już dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.